No fajnie, że trener Michniewicz zauważył moją postawę na boisku i otrzymałem to powołanie. Cieszę się też, że mogłem zagrać w dwóch meczach. Wygraliśmy tak naprawdę do zera. To też buduje obrońcę na pewno. Gdzieś tutaj w klubie nam się to nie udawało, na kadrze się udało, troszkę podbudowało to i mam nadzieję, że utrzymamy teraz to w meczu w Szczecinie z Pogonią. O meczu w Szczecinie za chwilę jeszcze porozmawiamy. Rozpoczęliście eliminację bardzo udanie, ale jeszcze w grupie macie trzy zespoły, która z tych ekip będzie najgroźniejsza w walce o ten wymarzony awans? Tak jak nam trener Michniewicz mówił, gdzieś na pewno Rosja, Bułgaria, Serbia i my na pewno liczymy się w walce o ten awans bezpośrednio na mistrzostwa. Zostało 8 meczów, czas pokaże, czy to my awansujemy, czy to jakaś inna drużyna. Dużo zmian, jeżeli chodzi o sposób organizacji gry, o przebieg zgrupowania w porównaniu do kadry U20 Jacka Madziery, w której poprzednio występowałeś? Na pewno. Myślę, że więcej trener Michniewicz kładzie nacisk na defensywę niż trener Magiera. Więcej pracowaliśmy jako głównie formacja, nie cały zespół, jako głównie mówię, formacja defensywna, przesuwanie, ustawianie strefy przy stałych fragmentach, czy też wyprowadzanie piłki jest w mniejszym stopniu używane przez stoperów niż to było trenera Magiery. Ta przerwa na mecze reprezentacyjne dla Ciebie chyba w idealnym terminie, bo mogłeś się oderwać troszeczkę od tutaj klubowej pasy, kiedy ostatnio regularnie traciliście te gole i tych punktów nie było. Tak jak mówiłem na początku, gdzieś w klubie się nie udawało utrzymać tego zero z tyłu, gdzieś traciliśmy w każdym meczu bramkę od ostatnich 5 meczy, także można było się lekko odbudować tymi dwoma wynikami na zero z tyłu w ostatnich meczach, tak jak mówiłem poprzednio. Bardzo zmęczony, bardzo poobijany wróciłeś do klubu, czy jesteś gotowy, żeby w Szczecinie zagrać pełne 90 minut? Poobijany na pewno, lekki miałem problem z Achillesem, ale już wczoraj trenowałem z całą drużyną i jestem gotowy, żeby w Szczecinie wyjść od początku i zagrać całe spotkanie. Twoim partnerem na środku obrony w reprezentacji jest Sebastian Walutiewicz, który 3 poprzednie lata spędził w Pogoni, zanim wyjechał grać na włoskie boiska. Rozmawiałeś z nim trochę o zespole portowców? Nie, byliśmy na kadrze, skupiliśmy się głównie na tych meczach, które były przed nami. Rozmawialiśmy tylko o tym, jak chcemy grać, żeby utrzymać właśnie zero z tyłu i to się udało. Jeżeli chodzi o wyjazd do Szczecina, z jakim nastawieniem, w jakich nastrojach wyjeżdża ekipa Rycerzy Wiosny? Jedziemy po 3 punkty. Musimy tam wygrać. Ostatnie 5 meczów nie było po naszej myśli. Gdzieś to nas boli troszkę, też kibiców niepokoi nasza postawa, ale mam nadzieję, że teraz w tym meczu pokażemy, na co nas stać. Zagramy swoją piłkę i przywieziemy do Szczecina punkty. Była reprezentacja U20, teraz jest reprezentacja U21. Kolejny ważny krok zrobiony w drodze do tego wymarzonego celu seniorskiej kadry. Tak, na pewno to jest dla mnie nowe doświadczenie. Troszkę inne spojrzenie na piłkę niż dotychczasowo miałem trenerów, czy tutaj w UKS-ie, czy w kadrze. Także na pewno to jest krok naprzód. Można powiedzieć, że już większy trochę krok, bo to już jest zaplecze tak naprawdę kadry A. Mam nadzieję cały czas się rozwijać, otrzymywać kolejne powołania i regularnie występować. W związku z tym nowym debiutem w nowej kategorii wiekowej w drużynie narodowej były kolejne gratulacje od znajomych, od rodziny, czy już wszyscy przywykli, że jak gra młodzieżowa reprezentacja Polski, to jest w niej Janek Sobociński? Nie, było mnóstwo gratulacji, to wiadomo, jest kolejny gdzieś można powiedzieć level w karierze zawodnika, dostać się na wyższy szczebel reprezentacyjny. No i tak mówię, gratulacji było co niemiara, cały czas spływają, niektórzy dopiero teraz piszą, wcześniej nie mogli, także tak jak mówię, cały czas spływają te gratulacje. Czyli co, teraz pozostaje tylko tą dobrą grę w Jełgawie i w Białymstoku przełożyć na równie udany występ w Szczecinie? Dokładnie tak, tak jak mówiłem, chcemy zapunktować, musimy zagrać swoją piłkę, być skupieni w defensywie, ale też skuteczni w ofensywie, żeby myśleć o jakichś punktach w Szczecinie. Dzięki za rozmowę i powodzenia na boisku Pogoni.